Witamy w kolejnej naszej audycji, w czwartym odcinku Porozmawiajmy o Kleszczowie. W dzisiejszym programie wybrałem moim zdaniem cztery wydarzenia, na które warto zwrócić uwagę. Natomiast Andrzej Głowacki na końcu przedstawi temat odcinka, ale o tym nieco później. Gmina Kleszczów sfinansowała zakup jednych z najnowocześniejszych w Polsce dwóch autobusów dla zakładu komunalnego w Kleszczowie. Są to dwie Scania i Rizar PB o bardzo wysokim standardzie. O szczegółach warto przeczytać w pierwszym numerze majowego wydania Informatora Kleszczowskiego. Szkoda tylko, że temat autobusu czy pojazdu przystosowanego dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich czy ludzi starszych zamieszkałych na terenie gminy Kleszczów zanikł ostatnio w przestrzeni publicznej. Być może, gdy nadejdzie czas wyborów, to wówczas temat odżyje na nowo i tym razem na poważnie, a nie z przymrożeniem oka. 13 czerwca 2014 roku w kleszczowskim kościele ewangelicko-reformowanym odbył się koncert Tomasza Żółtko, znanego z takiego przeboju jak Kochaj mnie i dotykaj. Artysta prezentował swój kunszt wokalno-recytatorski. Czuło się głębię jego utworów. Pomimo, że nie było zbyt wielkiej liczby publiczności, to i tak te około 70 osób, które przybyły, bardzo dobrze odebrało występ artystyczny. Wśród gości występu pana Tomasza znalazł się wójt gminy Kleszczów, Sławomir Chojnowski, radni gminy Kleszczów, Lesław Jańczyk i Dariusz Bujacz, dyrektor gimnazjum w Kleszczowie, Ryszard Ciągło, dyrektor gminnego ośrodka kultury, Sławomira Mrozowicz, a także Andrzej Pękalski, proboszcz parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Anielskiej w Kleszczowie. Współorganizatorem koncertu był GOG. Dzień później, czyli 14 czerwca bieżącego roku, kleszczowskie rondo u zbiegu ulic Głównej, Milenijnej, Sportowej otrzymało nazwę Rondo Honorowych Krwiodawców. Uroczystości poprzedziła msza święta oraz nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Wierzymy, że ten chwalebny krok przyczyni się, iż coraz więcej naszych mieszkańców zechce pomagać innym poprzez dołączanie do listy honorowych krwiodawców. 15 czerwca odbyła się druga edycja Bieg na Piątkę, której wzięło przeszło 300 osób z całego kraju. Trzy najlepsze miejsca uzyskali Hubert Pokrop ze Swarzędza, czas 15 minut 20 sekund. Drugie miejsce Tomasz Osmulski z Łodzi z czasem 15 minut 28. Trzecie miejsce Maciek Nitka z Łodzi, czas 15 minut 46 sekund. Wśród kobiet najlepsze wyniki osiągnęły Justyna Korytkowska, 16 miejsce z czasem 18 minut 11 sekund, Agnieszka Kuzyk, 22 miejsce z czasem 18 minut 57, Elżbieta Styczyńska, 23 miejsce z czasem 19 minut 2 sekundy. Spośród biegaczy i biegaczek z gminy Kleszczów najlepsze rezultaty uzyskali Radosław Beręcz, 14 miejsce, czas to 18 minut i 8 sekund, Marta Olczyk, 29 miejsce, czas 19 minut 15 sekund oraz Grzegorz Baranowicz, 43 miejsce z czasem 20 minut 8 sekund. Serdecznie gratulujemy. A teraz temat odcinka, który przygotował Andrzej Głowacki. Dziś o Dom Pomocy Społecznej w Kleszczowie. Dom Pomocy Społecznej w Kleszczowie. Czy kiedykolwiek powstanie? A jeśli tak, to czy pożyczone pieniądze na jego budowę zostaną oddane do gminnej kasy? To najbardziej nurtujące pytania dla obecnej władzy. Niestety fakty są takie, że nadal budowa tej, jak pięknej, inicjatywy tkwi w miejscu. Informowaliśmy w poprzednim odcinku audycji, że temat DPS wymaga głębszej analizy i zebrania rzetelnych informacji. O kleszczowskim DPS-ie pisały już chyba wszystkie regionalne gazety. Opozycja, koalicja są równie zainteresowane tym trudnym tematem. Więc zanim przejdę do krótkiej wypowiedzi zrobionej na podstawie materiału z lokalnych gazet i portali internetowych oraz własnych przemyśleń, pragnę zaznaczyć, że moim zdaniem już sama lokalizacja budzi kontrowersje. Czy nie można by było takiego domu opieki wybudować gdzieś blisko natury i spokoju? Lokalizacja w centrum miejscowości z pewnością nie przyniesie ciszy ani spokojnego odpoczynku. Drodzy słuchacze, z pewnością znacie wiele opinii i faktów o kleszczowskim DPS. Jedni mówią, że budowa przebiega zgodnie ze sztuką budowlaną, inni, że jest wiele uchybień w budowie. Jedno natomiast jest pewne. Aby udzielić, a raczej dać, bo w zwrot tej pożyczki osobiście nie wierzę, trzeba bardzo dokładnie sprawdzić i przeanalizować, czy publiczna kasa była wydana zgodnie z prawem i czy nie doszło do tak zwanej fuszerki budowlanej. Jeśli wszystko jest dobrze, to budowę trzeba dokończyć, ale czy oby na pewno pod szyldem Fundacji Kościelnej, czy niebezpieczniej przejąć DPS przez samorząd, to też wymaga głębokiej analizy.
można by rzec na przykładzie historii, że samorząd byłby tu niezastąpiony. Udzielenie następnej transzy pożyczki musi odbyć się w sposób rozsądny i umiejętny. Nie możemy od tak wyrzucać z gminnej kasy następnych 3 milionów złotych, jak miało to miejsce przy udzieleniu pierwszej transzy pożyczki. Drodzy słuchacze, przypomnę wam, że musicie niejednokrotnie wyżyć za 1500 zł miesięcznie, czasami dzieląc to na 4 osoby. Więc 3 miliony to kwota dla was nie do zdobycia. I wobec tego wydawanie gminnej kasy powinno być roztropne. Niestety taka roztropność w wielu kwestiach nie dotyczy gminy Kleszczów. Próbowałem skontaktować się z prezesem Fundacji Servini Hominii, księdzem Sławominem Bednarskim. Niestety bez efektu. Dzwoniłem do kierownika budowy. Numer telefonu miałem w tablicy informacyjnej. Niestety brak kontaktu. Maila z pytaniami wysłałem także do urzędu gminy. Brak odpowiedzi. Szkoda. Widać, że w tej budowie faktycznie coś nie gra. Ale co? I tak materiał o Domu Pomocy Społecznej w Kleszczowie jest jak sprawa z archiwum X. Na pytania bez odpowiedzi, drodzy słuchacze, musicie odpowiedzieć sobie sami. Pytanie pierwsze. Czemu budowa Domu Pomocy Społecznej tkwi w miejscu? Pytanie drugie. Czy zarzuty biegłej sądowej są słuszne? Może po tej audycji dostaniemy odpowiedzi. Jeśli tak, to na pewno je opublikujemy na Porozmawiajmy o Kleszczowie. Osobiście pomysł budowy DPS jest godny przemyślenia, bo starość dotyka nas wszystkich. Ale jakim kosztem? I tym pytaniem zbliżamy się do końca audycji. Zanim się pożegnamy, posłuchamy fragmentu utworu Modlitwa do B, z najnowszego singla pod tym samym tytułem Bogomiła Diuka. Mam zaszczyt za kilka dni przedstawić tą mini płytę na antenie Krak Radio, mojej nowej audycji Magia Słów, Magia Muzyki. Proszę tylko, daj mi wiarę, że nadejdą lepsze dni. Życia płomień rozkwal we mnie i podobne serca bicie spokój tak skrycie, bo mam to żyć. Zapraszamy naszych słuchaczy na kolejną audycję Porozmawiajmy o Kleszczowie, której premiera odbędzie się na antenie Krak Radio dopiero pod koniec sierpnia. To taka przerwa letnia na pozyskanie ważnych tematów z naszej gminy. Za uwagę dziękuję Andrzej Głowacki i Andrzej Niewyczerzał.